Dzisiaj zapraszam Was na troszeczkę inny film o rybach, ale nie będę łowił, tylko będę zarybiał. Zapraszam serdecznie. No bo to na pokazowo, pokazowo. Bo nie mamy tylu miejsc, nie? Tutaj już pojechali na... Podzielilibyście się na grupy i kontrolowali jak macie miejsca. No dobra, no to Jacek z Markiem tutaj niech powiedzą jakie miejsca, a my się podobieramy z grupy. Dawno cię mi się nie widziałem, daj tutaj niedźwiedzia, tak. Po dwa chyba. Nie wiem, chyba po dwa, no. Że po dwa, ale 17 jest to niepożywcie. Porku bierzesz? O, chłopaki. Jak to było w seks misji? Nasze chłopaczki? Tak. I jeszcze. Aha. Rośnijcie zdrowo. Aha. Na resztę to gdzie wpuścisz? Przy moście, czy przy rurę? Czy jeszcze rozwieźć gdzieś wyżej niż... Wiesz co, do wiaderka, ile weźmiesz, nie? Po prostu, ale nie? Ten drugi worek jakbym trochę wyżej puścił ryżki, jak wiesz... Ja myślę, że jak będziesz na moście, to jeden... Ja zawsze robię tak, jak jedę na most, to jeden idę w dół, i drugim idę w górę, nie? Dobra, dobra. No zawsze tam te kilkaset metrów przejdę, nie? Dobra, dobra. I wiesz, po 5, po 10 sobie wypuszczam, nie? Dobra. No. Wszyscy mają? Tak. No nie ma sprawy. Tak, zarybianie pstrągiem potokowym, takim jeden plus, czyli zeszłoroczny, to co się wylęgło w zeszłym roku, teraz ma kilka do kilkunastu centymetrów, raczej tak przeciętnie około 8 centymetrów rybki. Przewożone są w workach z wodą i z tlenem. Ta woda w tych workach jest chłodna, zwykle to jest 2-3 stopnie. O czym trzeba pamiętać, żeby tą temperaturę w miarę możliwości troszeczkę wyrównać, żeby ryby nie doznały szoku termicznego, jak również trzeba sobie poświęcić na to parę minut czasu i troszeczkę też wymieszać tą wodę, żeby też ryby się przyzwyczaiły do innego składu chemicznego. To są takie podstawowe rzeczy. No i co? I tak jak widać na tym filmie, ryby zostały przywiezione, natomiast zebrała się dosyć duża grupka wędkarzy, którzy łowią pstrągi, ale którym też zależy na tym, żeby ta ryba w wodzie była. Zarybienie, wrzucenie po prostu worka, wypuszczenie tej ryby, tak jak nie wiem, tak jak to się widzi na filmach z karpiami czy ze szczupakami, że praktycznie się kipruje te ryby do wody, to nie jest w przypadku pstrągów dobre zachowanie. Teraz jedziemy w wyznaczone miejsce, to jest tak naprawdę fajnie podzielone na odcinki, gdzieś co kilkaset metrów, kilometr, każdy dostał 2-3 worki i ryba będzie rozwieziona po całej rzece. No rybka jest taka 6-8-10 cm. Otóż to, rzeka dzisiaj jest wysoka, to na tą rzekę jest stan wysoki, widać, że zapierdziela, no i jest brudna. Tutaj jest i to, że pada deszcz, i to, że pewnie kopalnia dołożyła swoje, na pewno woda nie do łowienia, ale do zarybienia jak najbardziej. Pstrągi potokowe się zwykle roznosi po rzece, tak żeby w miarę one były rozproszone po kilkanaście ryb w jednym miejscu. Dlatego jest ważne, żeby to było więcej ludzi, dlatego jest ważne, żeby każdy wziął i po prostu rozniósł tą rybkę i popuszczał do rzeki co kilkadziesiąt metrów. Woreczki teraz są w wodzie, żeby się równała temperatura.
Wiadomo, w hodowli jest zawsze bardzo niska temperatura, zwykle 1, 2, 3 stopnie. Tutaj ta woda ma pewnie około 10, może 8, ale tak czy inaczej jest parę stopni różnicy. Ważne, żeby tą temperaturę, żeby ona nie była szokiem dla ryb, czyli żeby nie dostały szoku termicznego. Także chwilę sobie poleżą, niech złapią sobie równą temperaturę. Potem będziemy jeszcze delikatnie dolewać wody z rzeki do tej wody, która jest w workach. Też kilka minut, zobaczymy, czy rybom woda nie szkodzi, czyli nie ma jakichś chemicznych znowu szoków, i będziemy roznosić po rzece. Dzisiaj pada deszcz, więc rzeka brudna. Myślę, że na plus dla rybek, bo nie szybko je coś zeżre. No, teraz weź troszeczkę z rzeki wody na wierzch. Za płytko. Piotrek, ty masz te woderki, weź tam troszkę głębiej. Panie, co on nam tu wlał? No, było tak ładnie. No wiesz co, weźmiemy wiaderko i co parę metrów po kilka, kilkanaście. No jeden się odwraca, czy mi się wydaje? No, tak, chyba tak, ale one ale ich jest dużo. Są, to wiesz, no. Tak. Kolejna partia. Co? No te drzewa tutaj. Tutaj płynęła woda. Później pogadamy. O, w takie trawki ta. One się od razu schowają w tą trawkę. O, jak jeden ładny, duży jest. Samiec alfa. To jest ten, który będzie miał 60 cm po tym. Dawaj tutaj w te trawki. No te większe to już na muchę będą brać. No. Nie razi na woblera tak odkrywali już. No. Dajesz je do końca. Nie chcą? Nie chcą. Brudna woda, widzisz? Nie chcą. Wracają do Ale wiesz czemu? Bo w wiaderku była zanęta. No. Widocznie jeszcze coś zostało. Kolejna partia i znowu paręset metrów rzeki. Jak ci jeden ucieknie, to nic nie szkodzi. O, o. Tak. To będą te najtrudniejsze do złowienia. Popatrz w worek, czy tam jakiś się nie zaplątał, nie za ten, bo to wiesz, czasami im się zdarza. Ten worek. A potem się będziemy wracać, to kwiatki zalało w górę. Spokojno. To będzie fajnie. O, jeden jest przycięty, tak spokojnie. Co, końcówka? Adaś? No to akurat, no według planu, nie do inkubatora doszliśmy tutaj. Widziałem na rybku, zawsze wiosną ten to było widać, nie? Że gdzieś tam. Wiesz co, wiesz od kiedy nie widać na rybku tutaj? No. Bo inkubator jest przeniesiony na samo źródło. Nie jest tutaj inkubator, tylko tam. I one, wiesz, i on siedzi tutaj w tych trawach, on dużo, dużo wolniej schodzi, wiesz, niżej, nie? Więc już wtedy jak inkubator był tutaj, no to one pierwsze co to widziały się tutaj schodzące w dół. To było ich dużo.
co jest też ważne, jeżeli wędkarze się tym interesują, to ta informacja o zarybieniach jest i ci, którzy chcą, na pewno do tej informacji dotrą. Okręg PZW w tym roku na przykład po prostu zamieścił na Facebooku taką informację o zarybieniach, o harmonogramie, gdzie będą zbiórki, o której powinna być ryba, w jakim miejscu, o jakiej godzinie, jakie odcinki będą zarybiane. To też jest kwestia tego, że to zostało wypracowane, bo od kilkunastu lat tutaj na tych moich rzekach wędkarze się tym interesują i chętnie biorą udział w zarybieniach. I to jest na plus, bo po pierwsze wiemy, mamy potwierdzone to, że te ryby są i one są kupione i wpuszczane do rzeki. Dwa, możemy też to skontrolować ilości, bo można policzyć bądź oszacować te ilości ryb. Zwykle taki jeden worek, jeżeli poświęcimy na to chwilę czasu, to można te pstrągi policzyć tam z dokładnością do kilku sztuk. Zwykle to jest, one są kupowane na wagę bądź na sztuki. Natomiast zwykle w takim worku, jeżeli to jest ta wielkość, to jest około między 200 a 300 sztuk na worek. Więc to można potem sobie pomnożyć, przeliczyć te worki i tak dalej. Można tego po prostu przypilnować, a nie tylko narzekać, że ryb nie ma i że Polski Związek Wędkarski to jest beton i tak dalej. Nie zawsze tak jest. Bardzo często niestety to są ludzie, to jest organizacja, komuś się chce, komuś się nie chce. No ale to jak na tym filmie widać, nie jest standardem, że jest po prostu do kitu i tyle. Jak też będziecie widzieć, moi znajomi są w straży, pilnują tej rzeki i są tutaj odcinki no kill. To wszystko po prostu sprawia, że przychodzi się nad rzekę, no jest się niemal pewnym, że ta ryba tutaj jest i więcej wiary jest w to, że się coś złowi, tak? Tak, teren czasowo monitorowany. Oto pułapki tutaj czasami wisiały. Marcin, dasz radę. Wiesz, nie bądź cienia, się nagrywa tutaj. To teraz dwa na raz bym wziął, wiesz? Się nagrywa, to ci jeszcze jednego dam. Zanim, bo on się zaraz na tym błocie, byś nie zmierzał. Czy byleby się pstrągom nic nie stało? Tam możesz jechać, byle pstrągom się nic nie stało. Byleś diabro miał w górze. Z piwem tak potrafię, z wiadrem nie wiem. Ale to nie jest zwykłe wiadro, wiadro z pstrągami. I no i też jest taka zasada, o której też wspominam na filmie, że jak wpuszczamy, w jakie miejsca najlepiej wpuszczać te pstrągi. A no w takie, w które
byśmy nie zarzucili przynęty, bo się tam nie spodziewamy pstrąga. Jeżeli wrzucimy te małe pstrążki w takie miejsca, w których spodziewamy się większego pstrąga, gdzie byśmy łowili, no to ta szansa jest na tyle, że tam rzeczywiście będzie ten większy pstrąg, czy większe pstrągi i te małe rybki będą w najlepszym przypadku odgonione, a bardzo często mogą po prostu stać się pokarmem. Oczywiście taki mały pstrąg nie będzie 100 wymiarowych ryb, 100 dużych ryb. Coś na pewno tam je albo zje, albo te rybki nie do końca przeżyją, ale zawsze to jakiś tam procent tych ryb przeżyje. Natomiast to właśnie jak wpuszczamy, to może tą liczbę potem dużych ryb poprawić. Jeżeli je rozniesiemy po rzece, a nie wrzucimy wszystkie w jednym miejscu, to też automatycznie będzie na plus. Te ryby nie będą zgrupowane tylko w jednym miejscu, tylko po prostu będą równomiernie potem obsadzać stanowiska na całej rzece. Posiedziały w wodzie wystarczająco. Jak mnie dawał nóż, to wyjmował z tej kabury pół godziny. A tak, jak sam ma to scyzoryk, chce wyjąć jak ciach. Jeszcze trochę. Dobra. Następnym razem będzie całość. Pięknie skóra ludzi. Pokropieni, poświęceni. Od razu do tego. Daj od razu tutaj tam pójdę trochę, wiesz. Trochę ich wygarnę. Patrzę, bo się odwracają do góry brzuchy, ale nie, to po prostu są stłoczone. Idziemy dalej. Jak było gęsto, to się niektóre odwracały do góry brzuchem, wiesz, ale to po prostu miały gęsto tutaj. O, jaka zimna ta woda. Tak.